Cześć, ja nazywam się Mateusz Ostręga, jestem dietetykiem i witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób różnego rodzaju stresory mogą wpływać na gospodarkę hormonalną, dlaczego tak się dzieje, no i oczywiście, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Jeśli ten temat Cię interesuje, to zostań ze mną, ale na początek zapraszam Cię na czołówkę. Stres najczęściej kojarzy nam się z takim stresem, który pojawia się u nas przed egzaminem, czy też przed rozmową o pracę lub podwyżkę z szefem. I okej, jak najbardziej, to też jest stres dla naszego organizmu, jednak często zapominamy o tym, że stresorem dla naszego organizmu, który w procesie ewolucji wykształcił się tak, aby stresowało go naprawdę wiele rzeczy, właśnie jest wiele innych czynników, o których często zapominamy, które często zaniedbujemy, a które później odbijają się na naszym zdrowiu. Stres może wpłynąć na organizm człowieka bardzo negatywnie i popsuć, mówiąc kolokwialnie, gospodarkę hormonalną. Szczególnie, kiedy jest to stres przewlekły, ponieważ nasze organizmy ewolucyjnie przystosowały się do stresów krótkotrwałych, które często mogą nawet przynosić temu organizmowi korzyści za pomocą na przykład takiego efektu jak efekt hormezy. Dzieje się tak na przykład w przypadku poszczenia, w przypadku zimnej termogenezy, czyli na przykład morsowania, czy też w przypadku chodzenia do sauny, czyli hipertermii, przegrzania organizmu. Są to wszystko krótkie stresory dla naszego organizmu, które jednak długoterminowo dają korzyści. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jednak, kiedy nasz stres jest przewlekły. A co może być takim przewlekłym stresem? No oczywiście sytuacja, o której już powiedzieliśmy na samym początku, czyli problemy w szkole, pracy, sytuacja toksyczna w domu, to wszystko mogą być długotrwałe stresory, jeśli utrzymują się cały czas. Więc jeśli Twoja praca Cię przytłacza, Twój dom Cię przytłacza, to znaczy, że trzeba coś z tym zrobić i trzeba nad tym popracować, ponieważ na pewno nie będzie to efekt hormezy, a raczej długoterminowo działające negatywnie sytuacje na Twoje zdrowie. Poza typowym stresem psychicznym jednak bardzo ważny będzie też różnego rodzaju stres fizyczny. Takim stresem dla organizmu, którego często nie uznajemy za stres, jest na przykład niedosypianie, zła higiena snu, czyli naświetlanie się sztucznym światłem przed snem, czy też chodzenie spać o nieodpowiednich godzinach. I więcej informacji na ten temat znajdziesz w moich filmach z serii Po co śpisz? Taką playlistę znajdziesz na moim kanale. Kolejne czynniki będą związane na przykład z żywieniem. Niedobory różnego rodzaju składników odżywczych, chociażby magnezu, mogą faktycznie wpływać na to, że nasza reakcja na różnego rodzaju stresory będzie gorsza. Przez to będziemy mieli spotęgowany negatywny efekt na takie sytuacje. Do tego oczywiście niedobór kwasów tłuszczowych, niedobór białka, czy też po prostu niedobór energii przez długi czas również będzie dla naszego organizmu stresorem, który będzie negatywnie wpływał na nasze zdrowie. Żeby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób stres wpływa negatywnie na hormony, szczególnie długotrwały stres, przygotowałem dla Was małą prezentację, dlatego zapraszam teraz do tablicy. Żeby zrozumieć, w jaki sposób stres wpływa negatywnie na nasze hormony, musimy prześledzić sobie całą steroidogenezę. A jeśli mówimy o steroidogenezie, to musimy zacząć od cholesterolu, ponieważ to cholesterol jest prekursorem do wszystkich hormonów. Jeśli oglądałeś mój film o tym, jak ważny jest cholesterol i jak przesadzone są historie o tym, o jego szkodliwości, mam nadzieję, że on wyświetli się teraz gdzieś na górze, to prawdopodobnie wierzysz, że pełni on właśnie taką funkcję w naszym organizmie, jak wchodzenie, jak bycie prekursorem do innych hormonów. I właśnie z tego cholesterolu, głównie z cholesterolu endogennego, czyli produkowanego przez nasz organizm, powstaje pregnenolon. Pregnenolon, czyli jeden z najważniejszych hormonów, hormon, który jest niezbędny do tego, aby w naszym organizmie powstawały wszystkie inne hormony. A więc tak naprawdę steroidogeneza zaczyna się od pregnenolonu. I z niego powstają dwa kolejne hormony. Jest to progesteron, który wielu osobom powinien być już bardziej znany, z tego względu, że on jest chociażby niezbędny w przypadku kobiet, aby owulacja przebiegła prawidłowo, aby kobieta mogła zajść w ciążę, a więc aby jajeczko mogło utrzymać się w macicy, i jest niezbędny do tego, żeby przez pierwsze 40-43 dni ciąży dziecko się rozwijało. Bez progesteronu niestety nie byłoby to możliwe. Drugim hormonem, który powstaje z pregnenolonu, jest dihydroandrostendion, również bardzo ważny hormon, hormon nazywany hormonem młodości, produkowany w dużej mierze przez nadnercza, ale również w produkcji obwodowej. Te dwa hormony uczestniczą w dalszej steroidogenezie. Następnie z obu tych hormonów powstaje androstendion. Androstendion, który wiele osób kojarzy już z hormonami męskimi, raczej często bada się go u kobiet, które mają
jakieś problemy związane z nadmiarem chociażby owłosienia, czy też podejrzeniem właśnie zbyt dużej ilości hormonów androgenowych, czyli tak zwanych w cudzysłowie hormonów męskich. Natomiast ja nie lubię tego określenia, bo jak Wam jeszcze wytłumaczę, moim zdaniem obie grupy hormonów są ważne u obu płci. W każdym razie kolejnym etapem jest androstendion, który powstaje zarówno z progesteronu, jak i z dihydroandrostendionu. Z androstendionu powstaje natomiast testosteron. Testosteron prawdopodobnie kojarzy już każdy. Jest to hormon, tak zwany hormon męskości, jednak bardzo ważny również u kobiet. W każdym razie jest niezbędny do tego, aby obie płcie funkcjonowały prawidłowo. Na tym nie kończy się jednak steroidogeneza, ponieważ dalej idziemy w dihydrotestosteron. Czyli testosteron przemienia się do dihydrotestosteronu. Ten hormon już raczej odgrywa dużą rolę u mężczyzn. Kolejnym ta konwersja zachodzi za pomocą 5-alfa-reduktazy, natomiast za pomocą aromatazy testosteron przechodzi też w różnego rodzaju estrogeny, przede wszystkim w estradiol, tak, który tutaj kojarzymy właśnie u kobiet, ale u mężczyzn również on odgrywa swoją ważną funkcję. Jak więc widzicie, z pregnenolonu idzie całkiem pokaźna ścieżka i ten pregnenolon jest tak naprawdę niezbędny, aby powstały kolejne hormony. Wyobraźcie sobie, że brakuje pregnenolonu. W takiej sytuacji nie może powstać dihydroandrostendion, nie może powstać androstendion, a więc nie może powstać testosteron. Jeśli nie może powstać progesteron, nie może również powstać estrogen i tak dalej, i tak dalej. Zresztą sam progesteron jest już bardzo ważny, a więc nawet tutaj, na tym pierwszym etapie zaburzenie będzie problematyczne. No i ktoś może zastanawiać się, po co ja w ogóle Wam to wszystko mówię? Ano dlatego, że to nie jest jeszcze pełny wykres steroidogenezy. Pełna steroidogeneza wygląda tak. A więc kolejnym z etapów jest produkcja kortyzolu. Jak widzicie, kortyzol idzie tą samą ścieżką co progesteron, a więc również jest pochodną pregnenolonu. I w medycynie jest znany już taki termin jak pregnenolon steal, czyli kradzież pregnenolonu, która polega na tym, że w sytuacji, kiedy mamy bardzo dużo stresu w życiu, różne sytuacje stresowe, o których mówiłem wcześniej, pojawiają się u nas regularnie. Duża ilość pregnenolonu idzie do kortyzolu. Jak widzicie, taką dużą czerwoną strzałkę, czyli zdecydowanie więcej pregnenolonu idzie tą ścieżką niż tą. A jeśli pregnenolon jest wysyłany do kortyzolu, to jest go mniej tutaj, a jeśli jest go mniej tutaj, to może automatycznie powstać mniej dihydroandrostendionu, mniej androstendionu, mniej testosteronu, mniej estrogenów, czy też mniej progesteronu, ponieważ progesteron też będzie kradnięty na korzyść kortyzolu. Tutaj oczywiście jest opisany kortyzol, jednak chodzi tutaj o różne hormony stresowe, takie chociażby jak kortyzon, etc. Więc powiedzmy, że ten kortyzol jest tutaj tak poglądowo. W każdym razie wydaje mi się, że ta drabinka, ta steroidogeneza powinna Wam dość mocno uzmysłowić, jak mocno kortyzol może wpływać na hormony stresowe. Nieraz już w mojej karierze widziałem sytuację, gdzie właśnie nadmiar kortyzolu u mężczyzn powodował, że poziom testosteronu był bardzo, bardzo niski i faktycznie w medycynie mamy dobrze opisane to, jak duże ilości stresu wpływają negatywnie na produkcję progesteronu, na produkcję testosteronu oraz innych hormonów. Wielu osobom zdarza się bagatelizować temat stresu i jego wpływu na hormony, jednak w praktyce okazuje się, że niezwykle często trzeba zacząć właśnie od tego. Wysokie poziomy hormonów stresowych sabotują gospodarkę hormonalną i jak drogich suplementów byśmy tutaj nie przyjmowali, jeśli nie zadbamy o nasz sen, o naszą higienę pracy, o nasze żywienie, to nic tutaj nie pomoże. Żadne adaptogeny, żadne inne substancje mające na celu zbicie poziom hormonów stresowych. Dieta jest niezwykle ważna i jak najbardziej, jeśli chodzi o hormony, należy o nią dbać. Niedobory energii w diecie, niedobory białka, czy też kwasów tłuszczowych będą również dla organizmu swego rodzaju stresorem, który może pogłębić problem i przyczynić się do dalszych problemów hormonalnych. Nadmiar stresu to jedna z pierwszych kwestii, z którymi zwykle powinien zmierzyć się ktoś, kto ma zaburzenia hormonalne. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie wyraźną wskazówką i jeśli dotykają Cię takie problemy hormonalne, zastanowisz się nad tym, czy to być może nie dieta, a nadmiar stresu w Twoim życiu, różnego rodzaju stresorów, od niedospania, po stres w pracy czy w domu, będzie przyczyną Twoich zaburzeń hormonalnych. Ja już dziękuję Ci bardzo za uwagę. Widzimy się w następny czwartek. Sprawdź opis grupy, bo tam znajdziesz wiele przydatnych linków. Oczywiście na koniec miło będzie mi, jeśli zostawisz łapkę w górę, jakiś komentarz, no i subskrypcję kanału, bo za tydzień znów się widzimy. Do zobaczenia. Cześć.